Rozkład tygodniowy na następny tydzień z kart Tarota. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim czytaniu. Zobaczmy, co powiedzą, co pokażą, co dadzą do przemyślenia karty Tarota na następny tydzień. Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i gorąco w ten niedzielny dzień. I proszę Was, jeśli jesteście tutaj nowi, o subskrypcję. Zasubskrybujcie mój kanał i zostańcie u mnie już na zawsze. Zasubskrybujcie dzwoneczkiem u góry, by YouTube powiadamiał Was codziennie o nowych wróżbach, o nowych filmikach. Kochani, również zapraszam Was do lajkowania z kciuszkiem w górę, do komentowania, czy te wróżby z Wami rezonują. Jeśli macie jakieś pomysły, nowe tematy, oczywiście dla wszystkich, dla kolektywu, tak? Tutaj na ten kanał, to napiszcie mi takie tematy. Ja przemyślę, czy to pasuje na wróżbę grupową. Kochani, na wróżby indywidualne, czyli osobiste, zapraszam Was serdecznie. Piszcie e-maile. Mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście w filmikach, pod filmikiem, w komentarzach, na moim kanale. Piszcie mi e-maila, jakiej wróżby chcecie, jakiej potrzebujecie, a ja powróżę Wam bardzo chętnie z kart Tarota, z kart Lenormanda lub cygańskich na Wasze osobiste problemy. Jeśli borykacie się z problemami, nie wiecie jak zdecydować w kwestii związku, relacji, małżeństwa, finansów, zawodu, dzieci, przeprowadzki, kupna domu, zmiany pracy czy wyjazdu za granicę, napiszcie do mnie, a ja podam Wam oczywiście różne opcje wróżb i warunki. Zapraszam serdecznie. Dobrze, kochani, więc teraz wyciągnę 7 kart na każdy dzień tygodnia i zaczynam wróżyć. Ok, to kochani moi Państwo, już w przełożeniu kart mamy radość. Radość, praca zespołowa, praca tutaj z innymi ludźmi lub uroczystości, festyny, koncerty, zaproszenie być może na jakieś imprezy, uroczystości. W poniedziałek Król Mieczy. Czyli albo będziecie mieli do czynienia z takim oziębłym, osłym, surowym królem mieczy, który jest pod znaku bliźniaków, bliźniąt wagi lub wodnika, albo z waszym ex, tak, z waszym ex możecie mieć tutaj kontakt, bo to jest też karta ex, albo Wy macie mieć taką bardzo tutaj mentalnie intelektualną, bardzo racjonalnie myślącą energię, tak, do rozpatrzenia jakichś spraw. Możecie tutaj być również ewentualnie zaproszeni na rozmowę z Waszym przełożonym, który będzie bardzo surowy do Was. Albo Wy macie tutaj w takich rozmowach czy podjęciu decyzji myśleć racjonalnie, zimno, bardzo rozsądnie, intelektualnie wszystko przemyśleć na poziomie głowy i poodcinać wszystkie sprawy, które Wam nie służą, które Wam blokują rozwój spraw, tak? We wtorek, wow, Król Kielichów, czyli jakaś romantyczność, ktoś, kto być może będzie w Was zakochany, tutaj mamy jakąś osobę starszą od Was, rak, skorpion lub ryby, być może randka, być może wyznanie miłości, być może jakiś romantyczny dzień, romantyczne energie, zakochanie, uczucia po prostu w ten dzień będą ważne. W środę uwaga na wszelkie manipulacje z osób trzecich lub Waszego partnera, Waszej partnerki lub
Tutaj, jeśli wy macie być w tej energii maga, to być może musicie się zwrócić po jakąś radę do osoby, która zajmuje się tutaj magią, lub wam może pomóc, powróżyć, wesprzeć, doradzić, poradzić, lub wy w nowej pracy, czy w jakichś nowych okolicznościach, czy w waszej pracy, czy w waszym związku, macie się wykazać tutaj waszymi talentami, zdolnościami, wszystkimi, które posiadacie, które macie. Czyli nie ukrywać się, nie kamuflować, tylko pokazać wręcz swoje talenty, uzdolnienia, ponieważ one mogą zaprocentować. W czwartek, wow, diabeł, uważajcie na wszelkich oszustów, na złodziei, na ludzi, którzy wami manipulują i chcą was jakoś stłamsić, czy uzależnić, tak, od seksu, czy manipulować wami. Uważajcie na osoby toksyczne, uważajcie na osoby, które chcą was wkręcić w jakieś nielegalne sprawy, w jakieś kryminalne sprawy. Uważajcie, by nie zrobić jakichś przekrętów tutaj, jakichś, nie wpałętać się w jakieś sprawy niezgodne z prawem. Uważajcie na narkotyki, na pijaństwo, na gry, na hazardy, na uważajcie na jakieś nałogi, które mogą wam może szkodzić. Uważajcie na ludzi, którzy kłamią, którzy was oszukują, którzy was wykorzystują. Uważajcie również na wszelkie sprawy, by nie zrobić tutaj czegoś głupiego, złego, tak? Także czwartek, uważajcie, jakiś zły dzień, ewentualnie lub zły, źli ludzie wokół was, tak, nieszczerzy, kłamliwi. Ale w piątek już sprawa się wyjaśnia, czyli szybko będziecie próbowali to wyjaśnić. Jeśli na przykład w czwartek coś wydarzy się złego lub jakieś kłótnie, manipulacje, to w piątek będzie już tutaj poprawa sytuacji, tutaj jasność sytuacji, czy pojednanie, czy wyjaśnienie spraw i już piątek pokazuje się tutaj bardzo pozytywnie, tak? Bardzo piękny dzień, dobre wibracje. Sobota, niedziela. Sobota, zakończcie stare sprawy i jest tu szansa na rozpoczęcie czegoś nowego, jakiś nowy początek. Nowa aktywność, nowy początek. I w niedzielę królowa monet. Królowa monet, czyli zadbajcie o waszą stabilność, stabilizację, egzystencję, o wasze finanse. Róbcie tylko to, co wam tutaj przyniesie, nie wiem, czy korzyści, czy stabilność egzystencji. Wykorzystujcie swoje talenty, to już mieliśmy tutaj w środę. Bądźcie pewni siebie w działaniu, zaufajcie komuś, czy bądźcie osobą, której można zaufać, na której można polegać. Pokażcie się tutaj, wykażcie się pracowitością, samodzielnością, dobrym działaniem, dobrą pracą. Pokażcie się tutaj ze strony praktycznej, że umiecie być sumienni, że umiecie dobrze pracować, że jesteście bardzo odpowiedzialni, także rozsądnie myślący, że macie dużo talentu właśnie tutaj, które możecie wykorzystać. Pokażcie się z najlepszej strony jako szefowa lub pracownik. Zadbajcie w niedzielę o swoją stabilizację. Kochani, tydzień, nie wiem, rozmowy z przełożonym, miłość, zakochanie, emocje, wykazanie się talentami, zdolnościami, czwartek jakiś pechowy dzień, jakaś, nie wiem, czy jacyś toksyczni ludzie koło was, uważajcie na wszelkie prowokacje, manipulacje. Piątek i weekend tutaj pełen optymizmu, pełen dobrych pasji. Więc taki jest tydzień. Oczywiście też może jakaś impreza, radość, spotkanie z ludźmi, współpraca z ludźmi jest ważna. Wino, muzyka, śpiew, jakaś lekkość, być może będziecie zaproszeni na jakąś uroczystość, festyn, urodziny. Także zapraszam was serdecznie na mój kanał. To była wróżba na ten tydzień. Życzę wam dobrego tygodnia. Niech się dzieje. Pamiętajcie, w czwartek uwaga, uwaga, tutaj nie dajcie się prowokować i życzę wam udanego tygodnia. Niech się dzieje. Zapraszam na mój kanał, subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.